Zaraz przejdziemy do kolejnego tematu, do soczewki wklęsłej. Ale zanim to zrobimy, chciałabym jeszcze krótko tutaj uzupełnić to, co mówiłam w poprzednim filmiku, gdy rozpatrywaliśmy różne przypadki dla soczewki wypukłej. Mianowicie tutaj, w kilku miejscach, podobieństwem pewnych trójkątów, chciałam Ci uzasadnić równoległość pewnych promieni, i tutaj zapomniałam powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy. Między innymi używałam argumentu, że ten trójkąt i ten są podobne i mówiłam, że bierze się to stąd, że ten bok jest równy temu, bo tutaj ten jest równoległy do tego, więc tu mamy, tutaj ten punkt i ten się znajdują na tej samej wysokości. Oprócz tego, tutaj i tutaj mamy tę samą odległość równą f i oczywiście to nie wystarcza do tego, żeby te dwa trójkąty były podobne, bo tutaj milcząco założyłam, ale tego nie podkreśliłam, że tutaj i tutaj jest ten sam kąt, kąt prosty. Wówczas mamy dwa równe boki i Równy kąt między nimi. Wobec tego dwa trójkąty są przystające. A stąd już te, wiadomo, że ten, ten kąt jest równy temu, więc te dwa boki są równoległe. To to jest jeden taki przypadek, kiedy milcząco założyłam coś bardzo ważnego, a nie podkreśliłam tego. I podobnie było tutaj, również uzasadniałam równoległość tych promieni. Mówiłam, że ten odcinek i ten mają tę samą długość, podobnie ten i ten. I tutaj oczywiście dopiero przy. Przemilczanym przeze mnie założeniu, że tutaj i tutaj jest ten sam kąt, w tym wypadku kąt prosty, dopiero mamy przystawanie tych dwóch trójkątów i równość tego kąta i tego. I oczywiście gdzieś w pewnym miejscu w tym filmiku powiedziałam, że, że strzałka jest prostopadła do osi symetrii, no a tutaj oczywiście to ta linia nie byłaby osią symetrii, gdyby nie była prostopadła tutaj do tej osi soczewki, prawda? Ale oczywiście tutaj trzeba, jeśli chce się uzasadnić przystawanie trójkątów i równoległość, promieni, to trzeba to podkreślić, bo inaczej uzasadnienie jest niekompletne. A teraz chciałabym przejść do kolejnego tematu, mianowicie do soczewki wklęsłej. Teraz sobie spróbuję narysować dwie klęsłe takie powierzchnie kuliste zwrócone do siebie. Tutaj mamy szkło. Zakładam tutaj, że taka soczewka jest symetryczna, że promień krzywizny tej powierzchni i tej jest taki sam. Tutaj sobie narysujemy oś symetrii. Tutaj i tutaj ogniska. Tutaj jeszcze taki przekrój przez środek tej soczewki. Najczęściej się tak symbolicznie taką soczewkę wklęsłą oznacza w ten sposób. Podobnie jak w poprzednim filmiku z soczewką wypukłą, już nie będę rysować tego, jak się promień załamuje tutaj po wejściu w szkło i po wyjściu z niego. Tylko wykorzystam jeden fakt, który trzeba znać na temat takiej soczewki wklęsłej: mianowicie to, że jak wchodzi promień równoległy tutaj, to wychodzi w taki sposób, że jego przedłużenie. Promień wchodzi tak, a wychodzi tak, że jego przedłużenie trafiałoby tutaj w ognisko. No i zobaczmy sobie teraz, jak wyglądałby obraz. Powstały w takiej soczewce wklęsłej. Narysujmy sobie obiekt gdziekolwiek. Tutaj okazuje się, możesz się przekonać, rysując, że to nie ma znaczenia. O, tutaj zmienię kolor tego, żeby, że to nie ma znaczenia, gdzie ten obiekt stoi, czy za ogniskiem czy przed ogniskiem, zawsze rezultat będzie bardzo podobny i wykorzystamy sobie ten pierwszy promień, ten równoległy, który już tutaj narysowałam, żeby Ci powiedzieć o tym, jak się zachowuje taka soczewka, jak się zachowuje światło przy przejściu przez taką soczewkę wklęsłą. O, to będzie nasz jeden promień, a drugi weźmiemy taki, który się nie załamuje, który przechodzi tutaj przez ten punkt, przez środek soczewki. O, ten promień biegnie tak. Jak widzisz, te promienie... Się rozbiegają, a jak mam nadzieję pamiętasz, takie rozbieżne promienie, kiedy trafiają do naszego oka, to tutaj nasz mózg nam tworzy wrażenie obrazu stojącego tu na przecięciu tych, na przecięciu przedłużeń tych promieni. I tak jak mówię, okazuje się, że nie jest istotne, gdzie stoi obiekt, on może stać tutaj, gdzie go postawiliśmy, albo, albo bliżej przed ogniskiem, i rezultat będzie, będzie podobny. Zawsze otrzymamy obraz pozorny. I nie odwrócony. To jest właściwie wszystko. To najważniejsze, co należy wiedzieć o soczewce wklęsłej. A w następnych filmikach będzie trochę, myślę, że ciekawej i fajnej geometrii. Do usłyszenia!